Kolejna dawka transferowych informacji będzie tematem naszego kolejnego odcinka, w ramach którego wspomnę o graczu medialnie łączonym z Legią Warszawa, o napastniku, który ma znajdować się na oku Górnika Zabrze, a do tego chociażby o defensorze, który ma zamienić Raków Częstochowa na Jagiellonię Białystok. Zaczynamy od aktualizacji tematu, o którym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. Do zmiany klubu szykuje się Kamil Piątkowski, a więc środkowy defensor będący graczem Red Bulla Salzburg. Faworytami do zakontraktowania polskiego zawodnika według medialnych informacji miały być ekipy takie jak holenderski Feyenoord czy też belgijski Gent, chociaż serwis meczyki.pl podawał także informacje o zainteresowaniu ze strony Leicester City. Transfer do ekipy występującej na poziomie Premier League wydawał się najmniej realny, natomiast teraz sytuacja uległa dość sporej zmianie. Według informacji, jakie przekazał austriacki dziennik Salzburger Nachrichten, 15 zespół tabeli angielskiej Premier League ma negocjować transfer Polaka i jest blisko finalizacji tego tematu. Oczywiście ewentualne dołączenie Kamila Piątkowskiego do ekipy występującej na poziomie angielskiej Premier League byłoby naprawdę dużą sprawą, natomiast pozostaje pytanie, czy nie jest to skok na zbyt głęboką wodę. Mowa tu bowiem o graczu, który w Salzburg miał kłopoty z występami z uwagi na kontuzję, a także na dość sporą konkurencję. Oczywiście Leicester ma swoje kłopoty, walczy o utrzymanie, a do tego najpewniej straci Czaglara Sojunczu. Trudno jednak zakładać ewentualne wskoczenie do składu młodego zawodnika bez meczowego rytmu świeżo po transferze, a przecież to właśnie regularne występy są teraz najbardziej potrzebne dla rozwoju kariery defensora. A my przechodzimy już do tematów ekstraklasowych. Na początek Jagiellonia Białystok, która podczas weekendu pochwaliła się pozyskaniem nowego zawodnika. Mowa tu o dość nietypowym transferze, bowiem na zasadzie wypożyczenia do Białegostoku przenosi się gracz włoskiej Specji. Najbliższe miesiące w zespole Jagi spędzi Aurelien Ngamba, pomocnik z Francji, który nie otrzymywał swoich szans na grę w Specji na poziomie Serie A. Ngamba swoje doświadczenie, jeśli chodzi o seniorską piłkę, zbierał do tej pory przede wszystkim na poziomie drugiej ligi francuskiej. Wypożyczenie francuskiego pomocnika jest dla Jagiellonii opcją krótkoterminową wobec wysokich oczekiwań Specji w temacie ewentualnego transferu definitywnego. Kolejną krótkoterminową opcją może być także zapowiadane medialnie sprowadzenie bardzo doświadczonego stopera. Według informacji, jakie na Twitterze przekazał Janek89 blisko przejścia z Rakowa Częstochowa do Jagiellonii ma być Andrzej Niewulis. Mowa tu o 33-letnim środkowym obrońcy, mającym na swoim koncie ponad 100 meczów w barwach Rakowa, a wcześniej także ponad 100 w ekipie Znicza Pruszków. Andrzej Niewulis w obecnym sezonie zaliczył tylko jeden ekstraklasowy występ. Gracz, który wprowadzał Raków do ekstraklasy w roli kapitana tego zespołu, co ciekawe, miał już okazję występować w Jagiellonii na początku swojej kariery, zaliczając w barwach Jagi 2 spotkania na poziomie ekstraklasy, a do tego jeden mecz w Pucharze Polski. Kolejnym klubem, o którym dziś wspomnę, jest Legia Warszawa. Klub ze stolicy Polski jest łączony z zainteresowaniem portugalskim stoperem z Ligi Rumuńskiej. O sprawie informują rumuńskie media, pisząc o graczu próbującym wymusić odejście z obecnego klubu, jakim jest Craiova. André Duarte to piłkarz posiadający ważny kontrakt do czerwca 2024 roku, który miał odmówić udziału w treningach, a także meczach towarzyskich, zapowiadając, że jeśli nie otrzyma zgody na transfer, zakończy swoją karierę. Trzeba przyznać, że takie doniesienia wystawiają zawodnikowi dość słabą ocenę, jeśli chodzi o rynek transferowy. Nawet jeśli zainteresowanie ze strony Legii byłoby realne, wydaje się, że pozyskiwanie gracza, który jest kłopotliwy, we współpracy z obecnym klubem, rysuje dość spore ryzyko powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości. Na koniec dzisiejszego odcinka Górnik Zabrze. O zainteresowaniu tureckiego Galatasaray Szymonem Włodarczykiem, a więc młodym napastnikiem Górnika, mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. Natomiast w tej kwestii pojawiają się kolejne kluby obserwujące utalentowanego zawodnika, który zapewne w letnim oknie transferowym opuści polską ligę, przynosząc Górnikowi dość spory zarobek. Co ciekawe, według informacji, jakie na portalu Sportowe Fakty przekazał pan Piotr Koźmiński, klub zajmujący obecnie 12 pozycję w tabeli ekstraklasy ma już poszukiwać potencjalnego następcy do linii ataku. Graczem, który ma znajdować się na oku Górnika, jest Krystian Okoniewski, a więc obecnie piłkarz Lechii Gdańsk. Mowa tu o utalentowanym dopiero 17-letnim napastniku, który swoje doświadczenie zbierał do tej pory na poziomie juniorskim, nie zaliczając jeszcze nawet debiutu na ekstraklasowych boiskach. Co ważne, w tym temacie umowa zawodnika w Gdańsku wygasa już w czerwcu obecnego roku, co oznacza, że jego pozyskanie będzie kosztowało tylko ekwiwalent za wyszkolenie. Co bardzo ciekawe, w tym temacie według informacji, jakie podał Dziennik Bałtycki, Górnik Zabrze ma nie być jedyną ekstraklasową ekipą obserwującą 17-letniego zawodnika, znajdującego się także na oku Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa.